A w studiu Radia 5 goście pani Ewa Brzezińska i pani Magdalena Popielska, panie ze Stowarzyszenia Kociaki, Psiaki, Adopciaki. Witam gorąco. Dzień dobry. I dzisiaj tutaj do wysłuchania rozmowy zachęcam wszystkich tych, którzy bardzo mają, którym bardzo na sercu leży los zwierząt, kotów przede wszystkim, bo panie się zwykle kociakami zajmują. Tak, zgadza się. Chociaż psiaki też posiadamy. To jak to jest z tymi kotami, które żyją w naszym mieście? Czy to jest tak, że te koty zauważają osoby, które chcą je widzieć i które naprawdę mają na sercu właśnie dobry los zwierząt? Koty widzą wszyscy, tylko tych potrzebujących niestety widzą to osoby, które na co dzień mają u siebie w domu kota bądź spotykają się na przykład na Facebooku z jakimiś tragediami i wtedy oczywiście reagują albo czasami nie wiedzą jak zareagować i od tego jesteśmy my. My bardzo często apelujemy do ludzi, jeśli widzą kota potrzebującego, dzwońcie. Nie zbieramy kotów wszystkich jak leci, bo to też jest różnica, tak? Właśnie o to chodzi. Działacie w stowarzyszeniu i tak naprawdę wasza praca nie jest wyceniana żadnymi pieniędzmi. Wy poświęcacie swój własny, prywatny czas, który zabieracie swojej rodzinie i swoim zwierzętom i poświęcacie się po prostu innym. Może nie tyle, że zabieramy, bo nasze rodziny też są zaangażowane, tak? Szczególnie u mnie, ja mam dwie córki, które bardzo, ale to bardzo czynnie pomagają nam. Ale tak to jest właśnie, że my to robimy z pasji. My robimy z pasji, nie robimy tego dla pieniędzy, bo my z tego nie mamy nic. My to wszystko robimy wolontarystycznie. Wszystko, co mamy, przeznaczamy na zwierzaki, tak? Czyli jakiekolwiek fundusze wpływają do nas, na stowarzyszenie, są dysponowane dla i tylko dla zwierząt. I tak to właśnie wygląda u nas, tak? To teraz taka scenka sytuacyjna. Idziemy sobie gdzieś na spacerze, widzimy gdzieś, o tutaj w śniegu niedaleko, leży albo siedzi zmarznięty kotek. No to serce nam się kroi, tak? Dzieci obok zaczynają płakać. Zróbmy coś z tym kotem, pomóżmy. No to wchodzimy w internet, znajdziemy Stowarzyszenie Kociaki, Psiaki, Adopciaki. Dzwonimy na przykład do pani Magdy i tak: dzień dobry, znalazłem kotka, proszę go zabrać, bo on potrzebuje pomocy. To taki stereotyp panuje właśnie, że stowarzyszenia czy też tozy na przykład są po to, żeby te biedne, chore zwierzęta zbierać i się nimi zajmować. I tutaj musimy zauważyć różnicę, bo co innego, tak jak wspominałam, zbierać te koty, wszystko jak leci, no bo nikt nie jest w stanie pozbierać wszystkich kotów. Mamy koty wolnożyjące na terenie Ełku, które po prostu one sobie żyją, są obok nas, mają swoje prawa i mają prawo być tam, gdzie przebywają. Bo też dodajmy, że nie wszystkie koty dadzą się udomowić, o tak. Są takie, które są po prostu dzikie, takie podwórkowe i ich do domu no, nie ma szans wziąć. Przede wszystkim w ogóle nie przemieszczamy kotów wolnożyjących, tak? Koty wolnożyjące nawet po zabiegu kastracji i sterylizacji muszą zostać wypuszczone w miejsce bytowania. Nie ingerujemy, tak? Te koty nie zawsze się odnajdują w domach. Owszem, są takie koty, między innymi u mnie w stadzie w Grajewie, są takie koty, które się oswoiły w trakcie dokarmiania i już nie jeden w sumie kot znalazł dom, tak? I super, naprawdę się tutaj aklimatyzują, natomiast no nie każdy taki kot się nadaje faktycznie do domu. Na pewno trzeba też zauważyć, że w taką pogodę, jaką mamy, czyli zima, jesień, wiosna, reagujemy w momencie, kiedy widzimy małe kocięta. Takie maluchy typu... No bo zwykło się myśleć, że te koty to się pojawiają na wiosnę, że gdzieś tam nie, teraz w marcu. Cały czas. Nie ma już, nie ma reguły, tak? My ostatnio zgarnęłyśmy około 2-miesięczne kocięta, było to 2 tygodnie temu, więc są, nie ma reguły, nie ma czegoś takiego, że jest na wiosnę. Fakt, oczywiście na wiosnę jest zawsze większy wysyp, tak? Tych kotów, ale się poprzestawiało w naturze. No i do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że kot wolnożyjący, który sobie świetnie radzi, jedynie co możemy pomóc, to dokarmić, ewentualnie postawić budkę, tak? Dla są w naszych kota. Miastach stołówki, które, tak. które są obsługiwane, że tak się wyrażę, przez osoby, które właśnie no, pomagają tym zwierzętom. Tak, jest bardzo tak. dużo osób, które dokarmiają takie kociaki na terenie Ełku. Pozdrawiamy przy okazji panią Marzenę, która tutaj działa też bardzo mocno. Tak, pani Marzena, jak najbardziej, ale też są prywatni ludzie, którzy są anonimowi, którzy się uaktywnili w momencie, kiedy my mogliśmy przekazać jakąś karmę, tak? Same nie widziałyśmy, że jest tyle osób chętnych, którym trzeba pomóc, ale są też osoby nieświadome, tak? Bardzo często zgłaszają się do nas osoby, które
widzą takiego małego kociaka. No właśnie, tutaj wracamy do tej sytuacji. I nie wiedzą, co z nim zrobić, tak? My tu w Ełku mamy tą możliwość, że jeśli jest kot wolnożyjący, kot mały bądź też duży, tak? Bo duże też chorują, to nie tylko tak, że małe. Mamy możliwość zadzwonić do Straży Miejskiej, poprosić o pomoc. Straż Miejska przyjedzie, zabierze takiego kociaka, zawiezie do gabinetu weterynaryjnego. Jeżeli ma czas i możliwość, bo to też wiem, tak, że oni to robią bardzo z takiego właśnie wielkiego tak, serca. Ale na to całe szczęście są fundusze w urzędzie przeznaczone. Niejednokrotnie ja sama korzystałam z pomocy Urzędu Miasta w wyleczeniu jakiegoś kociaka. Także ludzie też korzystali, tak, z takiej pomocy, bo to jest naprawdę dużo. Mogą zadzwonić do nas, mogą zadzwonić na Straż Miejską, na pewno ktoś pokieruje, co zrobić, żeby ten kociak otrzymał pomoc, bo niestety w przypadku, znowu wracam do małych kotów, bo tutaj jest największe zagrożenie, w momencie, kiedy widzimy kota, który potrzebuje pomocy, a to przeważnie są koty, które mają zaropiałe oczka, katar albo siedzą bez ruchu, reagujmy natychmiast. U takiego kota w przeciągu 2-3 dni mogą wypłynąć oczka. I wtedy taki kociak niestety, ale już jest ślepy. Dlatego im szybsza reakcja, tym jest większa szansa na powodzenie w wyleczeniu. No i oczywiście takie maluchy przeważnie w większości przypadków muszą już zostać w domach. My wtedy szukamy im domów tymczasowych i no już nie wypuszczamy takich maluchów, tak? No bo te starsze koty, które są... Już są nauczone i one sobie dokładnie poradzą. One sobie poradzą po wyleczeniu. No dobrze, ale zdarza się taka sytuacja, że nie ma jak tego chorego kota ktoś odebrać. Straż Miejska nie przyjedzie, bo jest późno, to potem pojawiają się zarzuty. Stowarzyszenie Kociaki, Psiaki nic nie robi, TOS w Ełku nic nie robi, Straż Miejska w temacie zwierząt nic nie robi, a w Urząd Miasta też nic nie robi, nie ma pieniędzy, w ogóle nic, nikt w temacie zwierząt nie robi. A to chyba nie jest tak do końca prawda. Pewnie, że nie. W sumie z jednej strony nie byłoby dla nas problemu, na przykład dla Ewy, bo to Ewa mieszka tutaj na terenie Ełku, tak? Żeby tego kociaka wziąć, przywieźć do gabinetu weterynaryjnego. Natomiast no niestety gabinety weterynaryjne... które współpracują, mają podpisane umowy z Urzędem Miasta. W można. Były to tak, wszystkie gabinety w tym roku. Tak. To jest chyba 4 czy 5 placówek, tak? Tak, dokładnie. No my jako stowarzyszenie niestety mamy związane ręce, bo jeśli my przywieziemy kota do lecznicy, my jako stowarzyszenie za niego płacimy. Niestety, tak, są umowy sformułowane z gabinetami weterynaryjnymi, że tylko i wyłącznie pracownicy Straży Miejskiej bądź pracownicy PUK-u mogą takie koty wolno żyjące, potrzebujące pomocy, czy to są koty chore, czy to są koty powypadkowe, tak, bo bardzo często też są takie, tylko i wyłącznie te osoby mogą zawieźć i wtedy dopiero lekarze, którzy mają podpisane umowy z urzędem, mogą wystawić fakturę dla urzędu. Czyli jest jeszcze nad czym pracować, że jest dobra wola, jest chęć, tylko kilka kruczków prawnych do naprawienia, tak, i to wszystko wyglądało zmierza inaczej. Naprawdę ku dobrej drodze. Jest ogromna zmiana, to co było w 2017 roku, a w 2018 roku to już przeskoczyliśmy taki konkretny mur i próg. Jest zrozumienie, widzę, że jest chęć współpracy, no ale jeszcze czegoś brakuje. No, miejmy nadzieję, że dojdziemy w końcu kiedyś do takiego porozumienia, że wszyscy będą zadowoleni, i urząd, i my, i mieszkańcy, bo tutaj też, no i też koty. Jest najważniejsze. A koty przede wszystkim. Wiem, że jest taka dobra wola właśnie ze strony Urzędu Miasta. Chyba w lutym ma... My liczymy na radnych. O, tak. Jest szansa na spotkanie właśnie, szczególnie w sprawie zwierząt wolno żyjących, kotów zwłaszcza. Ja też mam nadzieję, że jak się takie spotkanie... Tak, bo jak z psami, to jest tak wszystko jakoś fajnie, prężnie jest działa. Jest schronisko. Tak? Jest schronisko. My tu mamy problem, jest, bo nie ma schroniska dla, tak, kotów. Jest możliwość, tak, bo w momencie, kiedy taki pies zagubiony, no bo oczywiście psów wolno żyjących nie ma, tak? Zawsze pies ma właściciela, więc jakimś tam on sposobem się znajduje na tej ulicy, jest zabezpieczony i też reagujmy, bo to nie ma tak, że jak pies biega sobie, to sobie pobiega i na pewno wróci do domu, tak samo, albo kot może też wrócić do domu. Nie. W przypadku psów jest to zagrożenie, że mogą spowodować wypadek komunikacyjny, tak? Mogą kogoś pogryźć, może mogą pogryźć ludzi, ale mogą pogryźć również inne psy, więc wtedy jak najbardziej dzwońmy do Straży Miejskiej. Straż Miejska odłowi, zabezpieczy. Straż Miejska robi teraz fajną robotę, bo wrzuca na Facebooka u siebie, na, tak, stronę znalezione psy. Wtedy jest większa szansa na to, że ten pies znajdzie właściciela, że właściciel znajdzie tego psa, może bardziej w ten sposób. I oczywiście zgłaszajcie do nas. Prowadzimy stronę z pomocą dla zwierząt Ełk. Tam wrzucamy również ogłoszenia właśnie o ełckich
Teraz była ankieta, również będą grajewskie zwierzaki potrzebujące pomocy. I to są właśnie ogłoszenia wasze. Wasze, czyli mieszkańców. I dzięki temu też to wiemy, chodzi o że taką współpracę, o wzajemną pomoc. No wiadomo, że i zrozumienie, jest raźniej, bo tutaj tak. też jest ważne, tak? My nie jesteśmy od tego, że pani znalazłam kotka, proszę zabrać, tak? My niestety jesteśmy prywatnymi ludźmi, nie mamy hotelu wynajętego dla zwierzaków. Możemy działać tylko i wyłącznie dzięki ludziom dobrej woli, mieszkańcom Ełku, mieszkańcom Grajewa, którzy udostępnią kawałek podłogi, łazienki, kolana do głaskania. My zapewniamy ze swojej strony zawsze naszym podopiecznym karmę, żwirek, opiekę weterynaryjną i tutaj wielkie pokłony dla gabinetu weterynaryjnego Sanitas, bo to oni nas, że tak powiem, trzymają w kupie i to dzięki nim odnosimy takie sukcesy. Ale powiem Państwu szczerze, że mieszkańcy i domy tymczasowe to jest to, czego potrzebujemy. Właśnie, o to miałam zapytać. Czego najbardziej potrzeba? Rozmawiałyśmy jeszcze przed wejściem na antenę, że to potrzeba ludzi i czasu, którzy mogliby wziąć na siebie taki, no powiedzmy, mały problem wyłapywania bezdomnych kotów, przeprowadzenia sterylizacji, które, przypomnijmy, że sterylizacje kotów wolnożyjących są objęte dofinansowaniem stuprocentowym. Tak to powinno wyglądać, ale potem te koty z tej przychodni weterynaryjnej też trzeba odebrać i nie zawsze można je wypuścić tego samego dnia w miejscu, gdzie one na co dzień żyją. Potrzebne jest takie miejsce, gdzie te koty można byłoby przynajmniej przez dobę po zabiegu przetrzymać. Czy to jest to, czego najbardziej potrzeba, oprócz domów tymczasowych? Tak, to spędza nam sen z powiek. Zastanawiałyśmy się tutaj z Magdą, dlaczego te kastracje idą tak wolno. My jako stowarzyszenie poradzimy sobie, my możemy sobie poradzić, ale wiemy, że mieszkańcy nie zawsze mają możliwość przetrzymania tych kotów i tutaj mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości będzie możliwość tak skonstruowania umów z gabinetami, bądź innych porozumień, tak, gdzie mieszkańcy będą w 100% pewni, że nie zostaną z kotem sami, tak. No, nie ukrywamy, tak, kot po narkozie, bo jednak zabieg kastracji u kotek i u kocurów to troszeczkę jest, inaczej też przebiega u ale kotów. Ale jeden i drugi otrzymuje tą narkozę, po której koty naprawdę różnie się zachowują. Przeprowadziliśmy, znaczy może nie my przeprowadziliśmy, ale nasi podopieczni mieli różne zabiegi i co kot to jest inna sytuacja, inaczej reaguje na narkozę. Jeden kot super pięknie, ładnie się wybudzi i wiemy, że po mieszkaniu przemieszcza się normalnie, drugi kot wpada w jakiś szał, amok, tak zwana bomba, my to tak nazywamy, a drugi kot jest apatyczny i niestety takich kotów nie wypuszczamy. Nawet jeśli wiem, że są takie mity, że można po kastracji od razu wypuszczać, ja osobiście się boję, bo naprawdę są różne sytuacje i taki kot wolnożyjący, wypuszczony tego samego dnia po zabiegu, nie wiemy, jak on za godzinę, za dwie zareaguje na tą narkozę, którą miał rano i tutaj jest ryzyko tego, że po prostu coś go pogryzie, coś go zagryzie, gdzieś wpadnie pod samochód, cokolwiek, no różnie to może być, bo mówię, organizm kota jest naprawdę dziwny. Nie ma dwóch takich samych przypadków w przypadku kotów, żeby tak samo reagowały po narkozie. I też jeszcze kwestia jest tego, czy kotka przykładowo jest sterylizowana i mają zakładane szwy rozpuszczalne, czy zwykłe. Jeżeli to są zwykłe szwy, no niestety jest to 10 dni przetrzymania kota, a to jest bardzo długo. Dla osoby prywatnej, która nie ma lokalu, nie ma miejsca, nie wiem, nie zawsze ma możliwość przetrzymania w łazience, 10 dni jest to ogromny czas. Ale też i dla kota to jest ogromny stres, bo nie ukrywajmy, że koty wolnożyjące to są koty w większości dzikie, tak? Każde zamknięcie w jakimkolwiek pomieszczeniu to jest dla nich ogromny stres. Bardzo. Te koty mogą nawet zejść pod wpływem stresu. Dlaczego? Dlatego, że kot, który jest zestresowany, może nie jeść. Dla kota jest bardzo niebezpieczne niejedzenie. To są naprawdę tematy, które można ciągnąć, a my mamy jeszcze kilka kwestii, a czas nam się bardzo kończy. Chciałam złamać kolejny stereotyp. Często pojawiają się takie ogłoszenia. Oddam kota, bo jestem w ciąży. Tutaj pani Magdzie można pogratulować, już niedługo zostanie mamą, a w domu ma 5 kotów. I w kwietniu będziemy mieli kolejnego zwierzoluba. Dokładnie, w kwietniu rodzi się kolejny zwierzolub. 4 koty, znaczy 3 koty miałam do niedawna. Nie boi się pani żadnych chorób? Nie, kompletnie nie. Cały czas mam kontakt z kotami, często do mnie na dom tymczasowy, bo też prowadzę dom tymczasowy, trafiają koty chore, tak? Koty z kocim katarem, koty ze świeżbem, zapchlone.
z robakami i generalnie rzecz biorąc, ja cały czas te koty obsługuję, nie robię niczego w rękawiczkach, nie wiem, nie dezynfekuję się cała, nie chodzę w kombinezon. No kuwetę sprzątasz, dokładnie, tak? Sprzątam kuwetę, ale też już bez rękawiczek. Nie, zrezygnowałam. Stwierdziłam, że nie chcę mi się po prostu zakładać za każdym razem. Ale wiadomo, po sprzątnięciu tej kuwety myję te ręce, ale nie chodzę w jakimś kombinezonie radioaktywnym, bo Matko Święta, mam chorego kota, tak? Do tej pory robiłam 3 testy na toksoplazmozę, wszystkie mi wyszły negatywne. Byłam podrapana wielokrotnie przez koty wolnożyjące, które łapię również na sterylizację i generalnie rzecz biorąc do tej pory nie zachorowałam. Fakt faktem, mit o toksoplazmozie panuje ogromny, tak? Częściej, drodzy słuchacze, zarazimy się toksoplazmozą, jedząc niedogotowane mięso, bądź nie albo brudne owoce jabłko. I warzywa. Dokładnie. Nie jest w przypadku po prostu chorych kotów. No wiadomo, no jakaś tam minimalna higiena no musi być, tak? No nie oszukujmy tutaj się, tak? Tutaj najważniejsza jest kuweta, tak? I nic poza tym, bo tutaj kuweta, ale to też kiedyś chciałam profilaktycznie się odrobaczyć. Jeszcze zanim zaczęłam pomagać zwierzakom profilaktycznie, no bo nieodrobaczana rodzina, słyszałam, że co 3 miesiące tu się ktoś odrobacza. Jak się ma zwierzątka, trzeba. Poszłam do lekarza rodzinnego i do mnie mówią, nie, panie Ewo, to nie jest tak, że się odrobaczamy profilaktycznie. Odrobaczamy się w momencie, kiedy znajdziemy robaki, więc to nie jest tak, że te robaki. I ona, pani doktor mi wytłumaczyła sytuację zarażenia się przez kupę, tak? Szybciej zarazimy się z piaskownicy, bo to tutaj też jest ważne, tak? Czyli gdzieś na zewnątrz, gdzie przebywa skupisko jakichś zwierzaków, nawet domowych, niż w domu, tak? To tak jakbyśmy musieli z kuwety kupę jeść. No. Mhm. Po prostu zbierać rękoma. No wiadomo, robimy to wszystko poprzez łopatkę, tak? Jakieś reklamóweczki i tym podobne. Nie robimy tego gołymi rękoma, więc z automatu no, to ryzyko jest po prostu zminimalizowane. To teraz szybko zmieniamy temat, bo naprawdę musimy już kończyć. Przenieśmy się na chwilę do gminy Ełk. To zupełnie niedaleko. Jak się współpracuje z... Gmina Ełk to w ogóle dla nas to jest spełnienie naszych marzeń. Bo też się dużo złego odnośnie tej profilaktyki prozwierzęcej słyszało. W gminie Ełk tak. Jest darmowa kastracja kotów wolnożyjących i są programy dofinansowujące kastrację zwierząt właścicielskich. I to jest świetny pomysł. Ludzie z tego korzystają. Gmina... Z tego, co się orientujemy, jest dofinansowanie 50%, więc a to już jest gmina sporo. Pomaga. To jest bardzo dużo, bo w przypadku kotów i psów właścicielskich kwoty są znacznie większe, tak, niż w przypadku kotów wolnożyjących. No to ja podam na swoim przykładzie. Sterylizacja kotki takiej domowej w moim przypadku to jest koszt około 250 zł. To już jest dużo. A w Giżycku na przykład jest program, który... całkowicie dofinansowuje właśnie program kastracji kotów właścicielskich. To już jest w ogóle kilka kroków do przodu. Ostatnio do nas też odezwał się człowiek, który chciałby wykastrować, znaczy na początku nie chciał wykastrować, tak, bo stwierdził, że jednak nie potrzeba, ale oczywiście rozmową przekonałyśmy jednak do tego, że jednak kastracja jest potrzebna, bo po co ma... nieładnie pachnieć w domu, po co ma się kot czy kotka męczyć, idzie wiosna, mogą świergolić przy oknie i tak dalej, przeszkadzać domownikom, no ale oczywiście finanse i tutaj jest problem, tak, bo my jako stowarzyszenie musimy wypośrodkować, owszem, my możemy pomóc prywatnej osobie, ale teraz ktoś może powiedzieć, ale słuchajcie, no albo pomagamy bezdomniakom, którym nikt nie pomoże, albo pomagamy właścicielskim i chcielibyśmy bardzo pomóc, no ale niestety wszystkim mamy ograniczone fundusze, tak, bo finansujemy się, że tak powiem, z datków prywatnych ludzi i no i nasze fundusze są po prostu ograniczone i mamy do wyboru albo kastrację, albo karma, albo leczenie, więc tutaj musimy balansować, tak? O adopcjach jeszcze nie rozmawiałyśmy, ale mam nadzieję, że przyjdzie jeszcze czas i na taką rozmowę przeciągnęłyśmy bardzo. Jeżeli chcecie pomóc Stowarzyszeniu Kociaki, Psiaki, Adopciaki, to odsyłamy na Facebooka przede wszystkim. Tak, na fanpage Stowarzyszenie Kociaki, Psiaki, Adopciaki i zapraszamy. Ewa Brzezińska i Magda Popielska ze Stowarzyszenia właśnie Kociaki, Psiaki, Adopciaki były naszymi gośćmi. Dziękuję bardzo. Dziękujemy również.